To miała być spokojna impreza u Jay Dabrowskiego. Dzieci miały biegać i bawić się ze swoimi rówieśnikami. Dorośli śpiewać i tańczyć do białego rana. Jednak coś poszło. Kiedy przyjdzie reszta gości? Już nie bawię. Mam ci podać nóż? Pewnie, podam ci nóż! Nie krzycz tak! Rudy usłyszał! Cicho bądź! Rudy? Nie zabiłem jej, ona sama się wepchała pod nóż! A z niej tylko widzisz te pomidory na stole, to... To nie jest krew, to są pomidory. Halo, dzieciaczki, gdzie jesteście? Halo, dzieciaczki. Musimy zgasić światło, okej? Okay? No to w takim razie pójdziemy na dół i zaraz spotkam. O, a czyżby tutaj była nasza pierwsza ofiara? Biedna dziewczyna, no cóż, niestety, ale robię przyjęcie tylko po to, że... Oż ty głupia! Zabijam! A chciałem jej powiedzieć, że ona za to straci życie, że tak mnie straszy, a ona... Ona jest zła. Czemu mnie straszysz, co? Czemu mnie straszysz? Chodź Rudy, gdzie jest Rudy? Rudy poleciał chyba na górę. Co chcesz ode mnie? Krzyknął Rudy. Jakby ktoś nie znał angielskiego. A ja po prostu chcę zobaczyć, czy w środku jego żołądka na przykład nie ma jakiegoś kebaba. Rudy... Ja pieprzę ciebie, ja już ciebie nie biję z miecza ani z noża. Ona jest naprawdę zła. To jest mój dom. O, Rudy, chodź tutaj, wracaj tu Rudy. A ona tutaj dalej stoi? Głupia, myślisz, że teraz ją hitnę z miecza. Już nie będę hitał ją z miecza. Co to jest, kaczka jakaś? Ja trzymam kaczkę? No dobra, ładna kaczka. Gdzie jest Rudy? Rudy jest szybki. Dobra, ja mam cię. Jak to było? Ja pieprzę ciebie! Nie będę podchodził. Ja już ich nie chcę. Dobra, wyjdźcie z mojego mieszkania. Tutaj wam rzucę klucze. Mać, bierzcie kaczkę, wszystko bierzcie. Ale zabierzcie tą dziewczynę też. Ne. Nie. Będę podchodził. Ja was wszystkich muszę teraz tutaj zabić. Jak masz coś mi do powiedzenia więcej, oprócz nie podchodź bliżej, to normalnie mi to powiedz prosto w twarz. Swoją drogą, ładna sukienka. Nie było damskich? Ale pojechałem. Waleciu. Ja pieprzy, gdzie ten Rudy już? Po tobie, ja pierniczę, zwabiasz jakiś tutaj. Schował się za kaczką i myśli, że go nie widzę, no. Dobra, spokojnie, teraz muszę to wszystko oszacować, plan. Rudy pobiegł pewnie do tego pokoju, bo Rudy... O? To już powoli staje się... Aż może się zacząłem na Rudego. To już powoli staje się takie... dramatyczne. Dobra, zejdziemy sobie na dół. Gdzieś tutaj jeszcze jest ich matka. Okej, kochana, mogłabyś później pozbierać te pomidory z podłogi, bo troszeczkę nachlapałaś. Spokojnie. A tutaj co mamy? To są drzwi wejściowe? Tak. Jakby ktoś nam tutaj wyszedł czasem. A nie chcemy tego, bym kogoś spotkał w ogródku, prawda? Nie chcemy tego. Jest, zabiłem cię! Wracaj tutaj, gdzie ty uciekasz? Oddaj mi jeszcze całe ciało swoje. O tak. No to weź później miotłę i tu pozbieraj wszystko. A na ten czas mogłabyś się na mnie nie gapić, bo wykonuję swoją pracę, okej? Wielkie dzięki. Ja w takim razie idę jeszcze po tamtej stronie, może być jego żona. Bo może to jakieś małżeńskie tutaj robili sobie rikutiku. Ja pierniczę, przez ciebie mi Rudy uciekł, pije. Wracaj tu, Rudy. Rudy gdzie idzie? Dobra. Zaczęliście na Rudy.
La la la. Pobiegł tam gdzieś. Mam nadzieję, że nie wybiegnie na ulicę i nie będzie krzyczał: pomocy! Kurde, ja tak krzyknąłem, a zaraz może sąsiad to usłyszy i przyjdzie do mnie. Co się dzieje, Jonku? Dobra, gdzieś tutaj jest Rudy. Gdybym był rudym człowiekiem, gdzie bym poszedł? Pewnie na plac zabaw. O, tam. Jest młodszy syn i jest jakiś jeszcze tata. Boże, ja tutaj... On nie widzi. Hahaha! Dobra, dziękuję! Nie płacz, dziewczyno, nie płacz, spokojnie. To, że ci robię więcej roboty i później będziesz miała więcej do sprzątania, to nie twoja wina. Dobra, ten nie widzi. Gonimy go! W11, padać na ziemię! Dobra, może teraz mnie nie zobaczy, jak pójdę tak troszeczkę dalej od niego. No i nie, i uciekł mi. Rudy pewnie tam gdzieś się schował, albo tutaj. Jest. Niech się odwróci, on jest odwrócony plecami, dobra. O! Cicho. Muszę się nauczyć być mordercą. O! Patrzcie, jaki skubany bazyliszek, on nie widzi. Obróć się, Rudy. Nie widzi. Gdzie uciekasz z tą ręką? Wracaj, Rudy! Rudy, ja nie chcę cię zabić, może troszeczkę. Ale wracaj, chodź tu, Rudy! Kurde, teraz po całej podłodze to rozsypałeś i kto będzie to sprzątał, co? Rudy! Wracaj tu! Rudy! Ja tego nawet nie wchodź do mieszkania, nie wchodź z tym do mieszkania, bo ubrudzisz podłogę! Rudy, nie rób tego! Nie! Aż ty, kurde, bole. Gdzie ty jesteś? Rudy! To ja miałem krzyknąć, nie ty. Dzień dobry. Dobra. Zobaczymy sobie jeszcze, może ktoś na górze jest. Na przykład ktoś tutaj przyszedł, uciekł, czy coś tego typu. Cicho. Póki nie odwrócił, nie odwraca się nawet. Popatrz sobie w okno, patrz jakie piękne gwiazdy. A za tobą nie ma mnie! Siema. Kurde, ty jesteś wszędzie, gdzie jest morderstwo, to jest taka paparazzi. Okej, czyli tutaj zabijałeś, okej, no to mógłbyś wywiadzik jeszcze udzielić? Ty to, kurde, mogłabyś do telewizji iść pracować, bo jesteś zawsze na miejscu zdarzeń. Taki Piotr Kraśko z niej, nie? Dobra. Jeszcze tutaj matka zaś... Myślała, że ktoś jej zagra na fortepianie, spokojnie. Ja ci zagram, chodź, wróć tu na chwilę, ja ci zagram na fortepianie. Okej, dzięki, że wróciłaś. Co? Gdzie uciekasz? Chodźmy na fortepian. Naprawdę. Okej, serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka, mam nadzieję, że się spodobało. Jeżeli tak, to lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Zapraszam na kolejne odcineczki. No i cóż, pa pa! Ba-da-ba-ba-ba-ba. I'm loving it.